wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Świętego Tomasza nr 28, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 grudnia 2102 roku udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oraz określenie czy ustalenie wysokości bonifikaty. Projekt prezydenta, druk nr 1309. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Jest pozytywna opinia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Brak poprawek, autopoprawek. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie w bloku.